Lokomotywownia, część druga. Przechodzimy do części, która działa do dziś. Zaczynamy od obrotnicy. Czym ona jest? Obrotnica, czyli urządzenie, które przypominało swoim wyglądem słońce z rozchodzącymi się promykami. Jak widzimy, kiedy skład był już załadowany, to ustawiano lokomotywę właśnie na niej, a następnie ustawiono ją w kierunku toru, na który miała się udać. A tak w zestawieniu ze starszymi lokomotywami, jakie widzieliśmy tam, wygląda nowo. Teraz zobaczcie, jak wygląda ruch takiego wielkiego ustrojstwa. Mimo początkowych problemów z blokadą, ostatecznie się udało. Ziemniak, ty to słaby jesteś! Obiad trzeba zjeść. Dostaliśmy niesamowitą okazję, żeby móc obrócić całe to żelastwo dookoła. Jesteście świadkami obracania przeze mnie i przez Hantę wielkiej formy. Jak widzicie, nie potrzeba do tego dużo siły. Pączek nawet to robi trochę tak od niechcenia. Jest to uzyskane przez zastosowanie odpowiednich przełożeń. Coś jak lewarek w samochodzie. Chwilę to trwa, ale daje mega satysfakcję. Najważniejszym jest podczas ustawiania obrotnicy to, żeby tory były idealnie ze sobą równo ustawione. Jak na to należy spojrzeć? Tak, istniała tutaj kabina elektryczna. Osoba kierująca widziała, że ten oto wskaźnik zatrzymuje się na przykład w jednym z takich miejsc, które oznaczają, że to jest rzeczywiście przejście do kolejnego toru. Taka prawda, że Adam i Karol nie przyszli z nami po to, żeby pozwiedzać. A jak taka obrotnica wygląda od spodu? Tutaj mieliśmy kiedyś system elektryczny, ale został on zastąpiony czymś, co jest bardzo niezawodne. Jeszcze spójrzmy na wielkie koła na wielkich torach ustawionych dookoła. Wykorzystujemy ich młodość, siłę i energię po to, by dostać się na tor, na którym nam najbardziej zależy. Tak więc zawodny mechanizm elektryczny został zastąpiony mechanizmem ręcznym. I postępując właśnie zgodnie z tymi zasadami, jesteśmy w stanie ustawić ciuchcie tam, gdzie tylko chcemy. A teraz Pączek przedstawi, jak wygląda zielona lokomotywa od środka i co się w niej znajduje. Żeby pojechać, to trzeba załączyć sobie jazdę. Jakby bieg wrzucić. Co ma pan, jak w aucie pan dodaje gazu, nie? Mamy tutaj 8 pozycji. Trzecia pozycja, czwarta. Aż do 8. Piąta, szósta. Siódma i ósma. Maksymalna moc. Taka lokomotywa potrafi uciągnąć 20 wagonów po 60 ton każdy. Czyli jak widzimy, potężna maszyna, a to jest samolot dodatkowy do lokomotywy. A to jest do całego pociągu. Ciśnienie powietrza hamulca dodatkowego. Wskaźniki z ciśnieniami powietrza, zbiornik wyrównawczy, powietrze przewodu zasilającego, powietrze przewodu głównego. Tu mamy wskaźnik z wodą, olej przed chłodnicą, olej, chłodnica powietrza, napięcie prądnicy, obciążenie prądnicy, prąd ładowania baterii. Teraz lokomotywa jest zgaszona. Teraz musi pan ją zapalić, jak gdyby, nie? Tak, tutaj mamy również. Zapaliło się, niech pan patrzy. Tak. Za chwilę. Zobaczę, jest załączenie baterii, bateria jest ładowana. Tak, jest. Jak nie ma, to nie ładuje baterii, później pan nie zapali. Dodatkowo na wyposażeniu jest prędkościomierz z całym zegarem zapisującym szczegóły pokonywanej trasy. Lokomotywa może jechać z maksymalną prędkością 100 km na godzinę. Niżej znajdują się przełączniki do świateł, reflektorów, których świecenie jest uzależnione od wybranego kierunku jazdy. Taka lokomotywa potrafi jechać w obie strony z taką samą prędkością, co odróżnia ją od samochodu. Dodatkową ciekawostką jest to, że na dole znajdują się dwa pedały. Prawy to piasecznica, czyli jak jest ślisko, można sobie podsypać trochę piachu pod koła, tylko trzeba go najpierw załadować. A drugi to tak zwany czuwak,
który co minutę zaczyna piszczeć i trzeba go skasować, czyli po prostu wcisnąć, żeby przestał. To takie zabezpieczenie, jakby kierowca usnął. Albo go obudzi, albo zacznie hamować całym pociągiem. Jak się czujesz odpalając lokomotywę? No, czuć tą moc, naprawdę. Przenieśmy się więc do środka zakładu. Znajdujemy się w tym momencie w warsztacie, dzięki uprzejmości tutaj panów mechaników, w którym ta wspaniała maszyna została odrestaurowana. To, co koło mnie stoi, moi drodzy, to jest tłok. To jest tłok z silnika. Takich tłoków w silniku tej lokomotywy jest 6. Łącznie mają objętość 16 litrów i moc 1200 koni mechanicznych. Coś niesamowitego. Troszeczkę różnica pomiędzy takim tłokiem lokomotywy a tłokiem samochodowym. W warsztacie stoi też druga lokomotywa pod takim specjalnym wyciągiem, który możecie zobaczyć tam u góry. Służy on właśnie do tego, że kiedy chcemy odpalić taką lokomotywę w warsztacie, zrobiłoby się tu naprawdę nieprzyjemnie. Taka lokomotywa na postoju potrafi palić od 16 do 18 litrów paliwa na godzinę, a pod obciążeniem nawet do 300 litrów paliwa na godzinę. Co ciekawe, to nie jest tak samo jak w samochodzie. Mamy silnik spalinowy, owszem, ale on działa na zasadzie prądnicy, który przekazuje napięcie do takich pojedynczych silników trakcyjnych, które zamontowane są na każdej z 6 osi i to one wprowadzają w ruch koła pociągu. Spróbujemy w tym momencie wejść na dół pod pociąg. W tym momencie siedzimy pod lokomotywą, dokładnie pod wielkim, ogromnym blokiem silnika trakcyjnego. Tak jak mówiłem, takich silników jest 6 na każdej z osi lokomotywy i to one wprowadzają w ruch koła pociągu. Weszliśmy właśnie pod lokomotywę, która waży 116 ton, a nad nami, dokładnie nad nami znajduje się zbiornik paliwa, który mieści 6000 litrów. Handa, jak się czujesz, mając 116 ton żelastwa nad sobą? No powiem ci, jestem odrobinę zaniepokojony. Wiesz, najśmieszniejsze jest to, że wszystko kapie czymś. Kapie woda, kopie olej, ale wiesz co powiem, znaczy ja tutaj naprawdę mam wielkie zaufanie do panów mechaników. Myślę, że oni są naprawdę świetnymi fachowcami i że to wszystko nie spadnie nam na głowę. Ale wyobraź sobie teraz, że wiele osób nagrywa filmiki, kładzie GoPro przed sobą i kładzie się pod takim pociągiem. Ale ja szczerze sobie nie wyobrażam. A ty, Hanta? Nie. No patrz, nigdy nie zrobiłem. Patrz, jakie wszystko jest wielkie tutaj po prostu. No proszę was, popatrzcie, to jest szyna, na której stoi koło. Popatrzcie, a to jest jak moja niewiele głowa. Miejsca, jak niewiele miejsca jest. Dokładnie, podstaw swoją podstaw swoją głowę. Zobaczcie, jak tutaj niewiele miejsca jest. Nie chciałbym, żeby coś tak wielkiego, tak ciężkiego, tak blisko mojej głowy przejechało. Zwłaszcza, że są jeszcze dodatkowo obostrzenia, które polegają na tym, że taki prowadzący pociąg, jak zobaczy kogoś na torach, ma obowiązek się zatrzymać, żeby się dowiedzieć, czy się coś po prostu nie stało, więc też blokujemy przejazd innym. Tak. Tylko jedna różnica. Samochód można zatrzymać, pociąg można zacząć hamować. Ale jesteśmy świadkami, jak ta wielka kupa żelastwa się porusza. To jest wręcz niewyobrażalne, że taka sytuacja mogła się tam zdarzyć. A zastanawialiście się kiedyś, jak taki pociąg hamuje? Tutaj, w tym miejscu, jak i w trzech innych, znajdują się ogromne zbiorniki sprężonego powietrza. I kiedy ciśnienie w przewodach spadnie, rozprężają się sprężyny, które w tym momencie naciskają na tłoki, które to hamują koła całego pociągu, bądź tylko lokomotywy, to zależy już od maszynisty. To jest przewód. Gdzieś tu jest zaczepiony. Nie dotykać. Patrząc się na budowę lokomotywy, od początku mamy chłodnicę, następnie sam blok silnika, który jest przeogromny, oraz na końcu Hanta wskazuje nam generator. Muszę przyznać, że to jest dosyć ciężka robota zajmować się taką ciówcią, dlatego że wszystko jest w smarze i wszystko jest przede wszystkim śliskie, dlatego warto uważać. Czego nie zaobserwowaliśmy na przykład przy tych starszych lokomotywach, które stoją na zewnątrz, które były zupełnie suchutkie, choć dalej miały ten charakterystyczny, delikatny zapach warsztatu. Mimo że od jakiegoś czasu lokomotywa już nie chodzi, to wciąż czuć ciepło, które bije od środka i w taki mroźny dzień
jest przyjemnie. Zrobione kiedyś, ale wciąż działa. I spójrzcie teraz na obie lokomotywy w swojej pełnej okazałości. Która jest waszym faworytem? Niebieska? Czy może zielona? Wszystkie te pomieszczenia, w których przebywaliśmy, robią na człowieku przeogromne wrażenie. Dodatkowo, w drugiej sali możemy zobaczyć niebieski wagon mieszkalny, jeden płaski, czy tą małą, zieloną lokomotywkę, która służy jako holownik nowszych pociągów w obrębie zakładu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że nie cały budynek jest w użyciu. Tylko część jest wynajęta i zagospodarowana. A co z jego pozostałą częścią? A teraz spróbujemy się dostać do pustych magazynów. Łap. Na moim kanale możecie zobaczyć też materiał z tego miejsca. Właściwie nie zmieniło się tu absolutnie nic. Jak stało, tak stoi. Kapie mi na głowę. No, niestety hangar nie wygląda najlepiej. Widzicie dziury w suficie. Kapie na głowę woda. No, w sumie rację. Spójrz tam na tą dziurę. Wiem, właśnie pokazuję. Jest tak spukwiałe, że to się może szybko załamać. Bardzo szybko. Także w tym momencie lokomotywy, które widzieliśmy, znajdują się pod raczej takim daszkiem, powiedzmy, trwalszym niż ten znajdujący się nad naszymi głowami. Jeszcze jak spojrzymy ogólnie na poszycie, jest ono zrobione bezpośrednio z ptasich kup. Tak. Czyli to, czego się dowiedzieliśmy na hali z niebieską i zieloną, to miejsce opanowały gołębie. No, gdzieś tu jeszcze są. Gruch, gruch. Kurze, eksplorowa. Co to jest? Chuj za chuj. Jak się okazuje, są po prostu jakieś stare pomieszczenia warsztatowe czy magazynowe. Widzimy coś, co wygląda jak sterta filtrów powietrza. Tylko raczej już zużytych. Tak, zużytych. Nie, nie wiem. O, właśnie, to jest ciekawe, że... Tak samo w tej stacji uzetniania, wszędzie jest 2008-2009 jako, wiesz, jakby ostatni rok, gdzie coś było tutaj sprawdzane. No niestety, wszystko jest takie opuszczone, zniszczone i czuć ten zapach, że on już trochę ma. A my byliśmy właśnie w jednym z takich kanałów oglądać lokomotywę od środka. Słuchajcie, mam nadzieję, że piątkowy specjal tym razem wam się podobał. Mieliśmy niezwykłe szczęście, że zobaczyliśmy te wszystkie lokomotywy.
Widzimy się następnym razem. Jak wam się podobała wycieczka? Super. To uśmiechnijmy się wszyscy i to będzie takie zdjęcie końcowe. Okay.